Mariusz Grela prowadził Uniwersytet w pierwszej lidze w sezonie 2018-2019. Radomianie toczyli ciężką walkę o utrzymanie. W drugiej rundzie ówczesny zarząd klubu postanowił zmienić trenera. Na miejsce Mariusza Greli zatrudniono emerytowanego szkoleniowca Gennadija Kamilina. Ale i on nie uratował pierwszej ligi. Uniwersytet spadł z hukiem z pierwszej ligi, a zespół objął Karol Drabik. Wbrew niedowiarkom, nowy pierwszy szkoleniowiec w imponującym stylu wywalczył z Uniwersytetem awans do pierwszej ligi. Z drużyną był cały czas jako drugi trener Mariusz Grela. Bieżący sezon zaczął się jednak od porażek. Karol Drabik poinformował, że doszły mu nowe obowiązki w pracy nauczyciela w szkole. Wskazuje też na sprawy prywatne. W sumie nie jest w stanie godzić tego z funkcją trenera. Zespół prowadzi zatem znowu Mariusz Grela. Przerwa w roli pierwszego trenera trwała w jego przypadku około 1,5 roku.